A to wszystko. Co wam powiem, ale piękny jest ten las. No, można się zakochać. Zobaczcie, przytulanie do drzew, właściwości lecznicze lasu. To jest udowodnione, że las ma właściwości lecznicze. Pocałowałbym drzewo, ale zaraz ktoś powie, że takie moje zboczenie zawodowe. No proszę bardzo, a jak tutaj słyszeliście? Proszę bardzo, co to jest? Kolejny owoc leśny. Uda mi się poprawić jakość, który możemy spokojnie zjeść. Jak widać, są te charakterystyczne liście. To wtedy jest ich pełno tutaj. Cholera jasna. Dobra, idziemy dalej. Krok po kroku, brat za brata, jak w Latachach Wilków, przemierzamy las. Człowiek wiele może nauczyć się od wilka. Wilk nie wybiera byle kogo, że tak powiem. Nie chodzi mi o ofiarę, tylko współtowarzysza życia. Gdy wilk polegnie, wilk go opakuje przez parę tam miesięcy. No, proszę bardzo, jak miałem powiedzieć, chryzantemy. Klęknę sobie. Normalnie nie wytrzymam. Jest tak pięknie, fantastycznie, proszę spojrzeć. Normalnie nie chce się wychodzić z tego lasu. Właśnie najgorsze w lesie jest to, że trzeba kiedyś wrócić do domu. Choćby to był tydzień w lesie, dwa tygodnie w lesie, mnóstwo jedzenia. Nie polecam racji żywnościowych Wojska Polskiego, gdyż no chyba nie polecam. Ja kupiłem 11 sztuk racji Wojska Polskiego Bigosu, podgrzewałem to, jadłem. Matko Boska. Ja wolę zabrać coś, ugotować, upiścić. Chociaż fakt, że racje żywnościowe są bardzo dobre na wypady do lasu na noc. Szybki podgrzewacz chemiczny, proszę Państwa. Zalanie tylko wodą, to się podgrzewa. Tam mamy pancerz, wafle, dżem jagodowy, gulasz angielski. Batonik, kofika i wiele innych rzeczy. Także no spokojnie można to jakoś rozłożyć. Ważne, żeby dupa wytrzymała. Przepraszam za wyrażenie. Bo te racje żywnościowe są takie, że masakra. No, jakie piękne. Tak, wiem, może zachowuję się teraz jak dziecko, ale ja kocham las, to są szyszki. No, kurczę, żeby większy okaz sobie mamie wziął. Kiedyś znalazłem taką szyszkę wielką, że ta masakra się w parę nie mieści i pozdrawiam serdecznie dasz burzy.